W ostatni wtorek sierpnia bieżącego roku odbyła się 6. eliminacja Pucharu WRT Karting Tychy. Zawody odbyły się na ulicy Przemysłowej w hali niegdyś będącej siedzibą Intercars. Dzięki dużej powierzchni obiektu konfiguracja toru WRT umożliwiała uczestnikom zawodów przeżywanie najbardziej emocjonujących manewrów znanych z wyczynowych wyścigów, to jest równoległy start 20 zawodników oraz swobodne wyprzedzania dzięki dużej szerokości toru. Na każdego kierowcę czekały 3 biegi kwalifikacyjne oraz 4. bieg rozgrywany w formule wyścigu ze startem stojącym równoległym, jak w Formule 1. W każdej próbie zawodnik startował innym, losowo wybranym gokartem. Dodatkowo szanse starszych i cięższych kierowców wyrównywało doważanie gokartów dla lżejszych uczestników. Dzięki tak dobrym warunkom zawody cieszyły się znakomitą frekwencją. Lista startowa zawierała 60 osób. Wśród licznie zgromadzonych amatorów halowego kartingu zjawiły się osoby wyczynowo uprawiające motorsport. Między innymi Karol Basz, kierowca należący do zespołu kartingowego Roberta Kubicy, Dariusz Polomski, kierowca Peugeot Sport Polska, Michał Grzyb, uczestnik kartingowych Mistrzostw Polski, Piotr Woś, kierowca rajdowego Pucharu Polski. Jak mam wolny czas, to tylko spędzam czas na WRT, przychodzę tutaj z kolegami się ścigam, po prostu lubię to, co robię i jak mam wolny czas od wyścigów, to przychodzę i jeżdżę na hali kartingowej. Podczas 3 biegów kwalifikacyjnych każdy z kierowców starał się osiągnąć jak najlepsze czasy jednego okrążenia, aby w wyścigu startować z najlepszej pozycji. Czasami zawodnicy przekraczali granice swoich umiejętności, lecz dzięki bezpiecznym warunkom na torze WRT nie stanowiło to niebezpieczeństwa dla zawodników i kibiców. Jeżeli chodzi o stronę sportową, wózki są świetnie przygotowane, w miarę równe, co jest ważne dla rywalizacji z kolegami, którzy jeżdżą podobnie. Nie ma najmniejszych zastrzeżeń. Miejsce mogłoby stanąć, podejrzewam, z każdym innym, nawet w Europie najlepszy. Najlepszy w kwalifikacjach był Szymon Ciesiak, który podczas wyścigu osiągnął metę jako pierwszy. Warty zaznaczenia jest fakt, że Szymon jest totalnym amatorem i nie miał do czynienia z wyczynowym motorsportem. Drugie miejsce zajął Michał Grzyb, a trzecie Michał Kuś. O tym, że karting to pierwszy krok do wyczynowych wyścigów albo rajdów, nie trzeba już nikogo przekonywać. Ale pamiętajmy, że karting to także znakomity sposób na aktywne spędzanie czasu z rodziną. A co najważniejsze, to świetna szkoła jazdy i sposób na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jeżdżąc gokartem ćwiczymy refleks, odpowiednie reakcje na poślizg, uczymy się przewidywać, co może się stać z pojazdem w ekstremalnych warunkach. To ja myślę, realizacja pasji, realizacja miłości do sportów motorowych, czyli tej miłości do pędu, do dynamiki, do niezwykłego żywiołu, który niesie się rzecz jasna, który niesie sama rywalizacja. Nie tylko z czasem, ale również i z żywym konkurentem, z którym mamy okazję do czynienia tutaj obcować. WRT Karting zaprasza wszystkich do swoich hal kartingowych w Tychach przy ulicy Przemysłowej 55 oraz w Krakowie przy ulicy Nowolipki 3. Dodatkowe informacje na stronie internetowej wrt-karting.pl.